Witajcie kochani i pozdrawiam wszystkich, co się tak stęsknili za moim głosem i trochę marudzili w komentarzach, że filmik taki czy inny, a więc dziś wracamy do starego nadawania i powoli możemy mówić o rozpoczęciu sezonu. Oczywiście dla tych, co siedzą w mrówkach krajowych, bo egzotyki hulają cały czas. Jako, że w naturze zazwyczaj pierwsze na powierzchni pojawiają się kopce, więc i ja postanowiłem zajrzeć do swoich. Arena jeszcze jest trochę pusta i za wiele życia na niej nie widzę, poza ekipą sprzątającą. Jak widać, sterylizacja areny nie przynosi długotrwałych korzyści, no ale najważniejsze, że nie szkodzą mrówkom. Na razie. Trochę się ociepli, to wrzucę tam drapieżne roztocza, niech przebadają sprawę, tak na razie co. Na mrówkach nic nie ma i nie przejawiają, by miały jakieś problemy, a nawet powiem, że jest luks. To już drugi sezon tej królowej i tak wspominając pierwszy, nie był jakoś zadowalający. Wiadomo, że jakieś roztocza przeszła i tak dalej, ale coś czuję, że wszystko w kupie utrzymało dorzucanie poczwarek jakiejś tam pierwomrówki i trzymanie liczebności na przyzwoitym poziomie. I tak to się wolno kulało i jakieś tam po drodze małe pakiety jaj, no słabo to szło. A wiadomo, jakie były oczekiwania. Już gniazda zrobiłem, bo zaraz będę zasypany ryżem. I co to będzie? A tu nic. Przyszła zima, zimowanie. Nawet myślałem, że stracę tą kolonię w czasie jego trwania. No ale wszystko się udało i po długim oczekiwaniu mamy to. Wiecie, ja tam nie zaglądam za często, zwłaszcza dopóki nie podepnę drugiego gniazda, w którym będzie na tyle bezpieczna wentylacja, że nie da, by mrówki zrobiły sobie krzywdę. Pokazywałem wam kiedyś taki akryl, co zamówiłem, no i mam jeszcze te drewniane projekty. No ale na potrzeby nagrania otworzyłem mój styrobox i tak moim oczom ukazał się taki piękny widok. Masa potomstwa, to znaczy masa, taka jak na tą kolonię, to masa. Nigdy wcześniej nie miałem takiego przyrostu, jak widać zaglądanie do nich powoduje zaraz ewakuację i niemałą panikę. Patrzyłem na to wszystko modląc się w myślach, by nie zobaczyć wycelowanych w górę odbłoków, ale wszystko przebiegło spoko. Czekam jak na zbawienie, aby ta kolonia potroiła co najmniej swoją liczebność i wtedy podam nowy element gniazda, gdzie już regularnie będzie można sobie zaglądać. Sama arena na razie pozostanie bez zmian, bo furażeruje tam taka mała liczba robotnic, że nic nie może się stać. Poza tym nadal nie ma tych największych robotnic. W naturze mam wrażenie, że to one najbardziej lubią rozrabiać. Ja wołam na nich żołnierze, ale oficjalnie gatunek ten ich nie posiada. Z czasem będę musiał zamontować nową arenę otwartą lub zamykaną siatką wentylacyjną. Bardziej tą drugą, bo wtedy nie bawię się w różne bariery. Jak widzicie, ja ich nie używam. Tylko Uniko raz kiedyś nałożyłem i ciągle jak to widzę, to mnie denerwuje, ale lenistwo bierze górę i jej nie zmywam, choć od dawna nie działa. Także tak podsumowując, wszystko gra i buczy. Może nie ma tu za wiele efektu wow, ale jak zobaczyłem ten przyrost, nie wytrzymałem, żeby się nie pochwalić. Idzie wiosna, myślę, że powoli będzie można zacząć bawić się mszycą. Kolonia przygotowana pod ten projekt przetrwała zimę i właśnie jest pakowana białkiem. Ten sezon widzę, że zapowiada się z dużą liczbą adopcji królowych, a więc materiałów nie zabraknie. Mam nadzieję, że w większości będą to sukcesy. Mam kilka nietypowych pomysłów na to, więc może być ciekawie. A więc witam was na kanale Mrówcza Chata w 2024 roku i zapraszam do subskrypcji, bo masakra goni nas mój TikTok, gdzie w zasadzie nic nie robię. Do widzenia!